Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie w kolejnym nagraniu biznesowego Five O'Clock. Dzisiaj gościem, a w zasadzie gościnią powinienem powiedzieć. Zaraz Cię o to może zapytam, co? Gościnią jest jedyna w swoim rodzaju Ewa Brok. Muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę z tej wizyty i długo o nią zabiegałem. Nagrywamy jeszcze w starym roku, ale odcinki zostaną już wyemitowane w 2024, także przy okazji wszystkiego dobrego na ten nowy rok dla... Wszystkich Państwa. No i zaczynamy. No, Ewa, właśnie tak. Yy, może zapytam Cię, bo mamy też taką tradycję tutaj w tym programie, że gościni przedstawia się sama w kilku słowach, może mm -hmm. nawet więcej, więc oddaję Ci tutaj pole. Tak. No i powiedz, co o tych filminiatywach sądzisz. Tak, kiedyś pamiętam na, yy, też było takie nagranie, gdzie ktoś z uczestników na żywo napisał w komentarzu, że. Pani Brok usilnie używa, nie używa feminatyw. Więc ponieważ nie jest to narzucone jeszcze, ja akurat czasem mi się zdarzy, choć myślę, że to gościni, ono już całkiem nieźle się ma mhm. w języku i myślę, że to jest kwestia osłuchania. Więc mówienie, że nie, ja tego nie czuję, no, to po prostu tego nie poczuję, jak nie będę tego używać. Nie? Więc, więc gościni jest dla mnie okej. Okay. Przedstawiać się, szczerze mówiąc jakoś jakoś specjalnie się nie przedstawiam, bo myślę, że jak ludzie chcą się o kimś dowiedzieć, to media społecznościowe. Chociaż mój mąż ostatnio mówi, wiesz jakie jest najczęściej wpisywane w zdanie w wyszukiwarce, jeśli chodzi o ciebie? Wiesz jakie? Ewa Brock wiek. <ślesz> 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 Więc tak, ja mówię, że jestem szkoleniowcem z zakresu etykiety w biznesie, savoir vivre, autoprezentacji. I jestem szczęśliwa z tym, co robię. No i pięknie. A te feminatywy jeszcze tak mhm. w dwóch słowach. Jak już używać to raczej konsekwentnie według Ciebie, czy tak na wymiennie? Jestem za tym, że jeśli podejmujemy decyzję o używaniu, to żebyśmy byli spójni, bo czasem jest tak, że my w publikacjach piszemy Yy, yy, używając feminatyw, a na Linkedinie jesteśmy tam w nagłówku mhm. czy w ogóle tam w opisie, yy, nie mamy, mamy napisane trener. Yy, więc yy, tutaj yy, czy chcemy czy nie, to jest nasza decyzja, natomiast postawmy na spójność i, I trzymajmy się tego, że jeśli używam, to używam. I dobrze też jest yy, yy, sygnalizować to zawsze wcześniej, czyli jeśli na przykład ktoś przychodzi do ciebie, a jest bardzo taki nastawiony na feminatywy, to Ty możesz dla bezpieczeństwa zapytać, czy życzysz sobie używania feminatyw. A ta druga osoba powie: Słuchaj, Łukasz, nie wiem, jak u ciebie jest praktykowane, ale proszę cię, żebyś zwracał się do mnie pełnym brzmieniem imienia, ponieważ Ewcia mówi do mnie tylko teściowa, i chciałabym, żeby tak zostało. <śled <theaters> <śled> nie, akurat ja zdrobnienia lubię, ale tak samo jest z feminatywami, nie? Że, mm. że proszę, żebyś zwracał się do mnie za pomocą feminatyw i to jest, to jest okej. Okay. Zresztą w ogóle mi się wydaje, że dużo rzeczy byśmy uniknęli, gdybyśmy potrafili precyzyjnie i jasno się wypowiadać. I krótko. Bo jeśli jesteś w stanie coś powiedzieć używając trzech słów, mhm. zamiast pięciu, to użyj trzech. Mniej znaczy więcej. Tak. Świetnie. Ewa, zatem ten program robimy też tak trochę z myślą, no może bardziej nawet niż trochę o biznesie. O ludziach, którzy być może zastanawiają się nad pewną zmianą w swojej karierze zawodowej. A ty taką zmianę przeszłaś. I bardzo mnie to ciekawi, jakbyś mogła tak w krokach opowiedzieć, od kąt dokąd mhm. Cię to doprowadziło i takie punkty przełomowe w Twojej karierze, powodujące, że jesteś tu, gdzie jesteś. Tak, to, to, to będzie krótko. Bo tak naprawdę to myślę, że każdy z nas ma w sobie ten potencjał do wykonywania. Ja to mówię, że rzeczy takich, które mogą nam dawać przyjemność i pieniądze. Natomiast my czasem jesteśmy tak przytłoczeni. Ja byłam przytłoczona na przykład tym, że nas było w domu dużo, tata z rodziny nauczycielskiej. I dla moich rodziców dalej jest praca na etacie najbardziej bezpieczną formą, w ogóle daje największe bezpieczeństwo. I kiedy. Stanęłam w liceum na dyskach teatru Juliusza Osterwy w Gorzowie, bo jak gdzieś miałam taką wewnętrzną potrzebę, może to wynikającą z kompleksu, nie wiem, jak to ludzie powiedzą, albo po prostu no jakiś drzemie, we mnie potencjał taki sceniczny. I po spektaklu pan dyrektor podszedł do mojego taty i mówi: panie Ignacy, ja wróżę wielką karierę pańskiej córce na dyskach teatru. Hmm? A mój tata powiedział, proszę pana, moja córka zostanie nauczycielką. Ja już no, I ja poszłam na tą matmę, tylko że właśnie, ja byłam grzeczna, karna, skończyłam matematykę, poszłam do pracy, do szkoły, na uczelnię, ale miałam, e, miałam gdzieś w sercu takie, że no, że to nie jest do końca to, i znalazłam sobie taką odnogę, żeby i owca cała, i wilk syty. Czyli, żeby tata był zadowolony, i ja. I ja sobie wymyśliłam samorząd uczniowski, Młodzieżowa Rada Miasta, Amnesty International, mhm. takie projekty kulturalne u mnie w mieście i tam sobie działałam. I to mi tak, że czułam taką stabilizację. Mhm. No i w, y, realizowałam właśnie ten savoir w etykietę na godzinach wychowawczych, no bo tam nie ma miejsca gdzie indziej. No aż w końcu zaszłam właśnie w drugą ciążę bliźniaczą, i to był dla mnie taki czas, że musiałam y, zwolnić. No i wtedy pomyślałam, że stworzę sobie taki. że zrezygnuję z pracy jako matematyk i stworzę sobie taki projekt, właśnie taka kultura, że dlaczego na przykład młodzi ludzie nie mówią pierwsi dzień dobry starszym osobom. To mi zawsze raziło. Dlaczego ja przychodzę do szkoły i muszę mówić uczniom moim dzień dobry? Że nie są tak nauczeni, żeby wyjąć rękę z kieszeni, że. No i ja to stworzyłam. Kursy, szkolenia taka szczęśliwa przyszłam Tada! Oni! A my tego nie chcemy w ogóle nikt tego nie chciał nikt tego nie chciał po prostu wiedzieli, że nie ma godzin na to nie ma czasu nie ma pieniędzy I ja przez trzy lata pracowałam w ogóle pro bono nie zarabiałam na tym nic wszystko robiłam w ramach realizacji projektu badania wiesz bo to też jest ważne że żeby zbadać czy to, co chcesz robić, czy to faktycznie z tego będzie yy, dla ciebie? No bo wiesz, bo to nie jest kwestia tego, że ja robię tylko, o, jestem szczęśliwa, mogę robić to, co lubię. Przyjechałam no tak, na taki konferencję. Proof of concept, to koncept, nie? Tak. Czy to że, w ogóle zażre? No właśnie, czy ja z tego będę miała jakieś pieniądze, czy ja z tego będę mogła żyć? No i yy, się okazało, że jedna firma, druga, trzecia, LinkedIn bardzo mi pomógł. Yy, yy, natomiast mhm. gdybym miała podsumować, to. Fakt, rodzice nie byli wsparciem, bo tata mój bardzo źle zniósł moje odejście z uczelni. Mówi, dziecko, co ty będziesz teraz panią od Survivalu? I ja mówię, tato, od Sawar <laughs> Po prostu, ale teraz bardzo się cieszę, widzisz, że książka została wydana. Natomiast mhm. dobrze jest mieć osoby, takie, które w ciebie wierzą i na pewno cię wesprą, bo ja nie jestem zwolennikiem, że. Dobra, rzucam wszystko, teraz będę sty, od stylizacji paznokci, nie? Mhm. że dobrze mieć też takie poczucie bezpieczeństwa, bo jak masz czystą głowę, takie serce z energią, duid, kochanie, dasz radę, jesteśmy razem. Ktoś tam powiedział, no a ja to tylko czekam, aż jej się noga powinie. Ja mówię do mojego męża, ty, ktoś tak powiedział w ogóle, że mi się czeka, że mi się noga powinie, a jak się mówi, no to mi też musiałaby się powinąć. Czyli, że to poczucie, że, że nie jesteś sama w tym, nie? No i tak sobie teraz działam i za każdym razem, kiedy przychodzi do mnie firma taka dla mnie wow, na przykład banki, czy takie firmy duże farmaceutyczne, to jest dla mnie bardzo duże wyróżnienie i taki, takie poczucie sprawczości, że jednak to, co robię ma sens, ludzie widzą w tym wartość i... Warto było. I warto było, i y, wszystkim, którzy mają w sobie takie poczucie, że uszczę, może, może to nie jest do końca to, może tam, no ale nie, no gdzie. Y, kto chce, znajdzie, y, jak to było, że kto ch nie chce, znajdzie powód, a kto chce, znajdzie sposób i po prostu działać. A ten gen przedsiębiorczości, skąd on się wziął? No bo skoro tak... Ja w ogóle nie jestem przedsiębiorcza. W ogóle? Wiesz co, ja jestem. Ja nie, nie znam się w ogóle na negocjacjach. Dla mnie rozmowa o pieniądzach jest rozmową trudną, chociaż uczę się też tego i firmy mnie uczą, bo wiesz, ja zajmuję się takim obszarem, gdzie ludzie podchodzą do mnie bardzo tak z klasą, grzecznie. Ja we współpracy w ogóle nie spotykam się z jakimś takim chamstwem, mm. albo że mi ktoś nie zapłacił, albo że ja nawet w ogóle czasem nie podpisuję umów, tylko na zasadzie czy ta rozmowa jest wiążąca? Tak, oczywiście. I pamiętam, dostałam raz pytanie, o, o, bo zawsze jest takie, że jak rozmawiasz, rozmawiasz, a później, no dobra, no to jak nas pani tam finansowo podliczy? I zawsze to jest dla mnie bardzo trudne pytanie i ja wtedy mówię, yes. Natomiast raz mi pan zadał pytanie i po prostu to mnie urzekło, mm -hmm. pani Ewo, z jaką kwotą czułaby się pani komfortowo? Pięknie. I to nie po prostu. Natomiast gen przedsiębiorczości. Nie wiem też, co przez to rozumiesz. Trochę rozumiem Twoje działania chociażby w mediach społecznościowych, mhm. taką konsekwencję, którą. Tak, bo widzisz, obserwować. mi przedsiębiorczość się kojarzy od razu z finansami, z Pomysł. taką gratyfikacją. A tak, a to jest, powiem Ci, dla mnie taka. Strategia. Tak, no to, to jeśli chodzi o strategię, to ja jestem zwolennikiem tego, żeby to było na zasadzie, że ty musisz to po prostu czuć. Nieraz dostaję, ty zrobiłaś publikacje o torebce od herbaty. Przysięgam, co to w ogóle jest? A to ma po prostu milion czterysta tysięcy na, na TikToku. TikTok, mm -hmm. I chodzi o to, że ja czasem spotykam się gdzieś z kimś, coś widzę i mówię, to jest to. Ja nie mam przygotowany na 20 publikacji, tylko po prostu pojawia mi się jakiś wątek, ja się tym zapalam, Robię publikacje, i ja jestem przekonana, że ludzie przychodzą, bo czują tę energię, którą ja tu wlałam. Mhm. A jak ja siadam, i często. Tak jest, że jak ktoś siada i musi coś zrobić i coś wypoci i to daje i to nie żre, to mi się wydaje, że to jest właśnie ta energia, która po prostu... No tak jest często, nie, że próbujemy zoptymalizować te działania po prostu na x miesięcy do przodu, no bo tego czasu tak. każdy ma tyle samo, ale tak. później się okazuje, że nie do końca, można coś przegapić, jakąś taką chociażby sytuacyjną kwestie. I wiesz, bo teraz ktoś może powiedzieć, no tak, no, ty to masz takie fajne wątki, możesz się nimi jarać, ale no, ja nie mam na przykład w pracy takich rzeczy. To dobrze jest sobie znaleźć chociaż jakiś element taki, który będzie dla ciebie taki, że kurczę, to jest fajne, mogłabym to wsadzić, nie mogłabym, mogłabym to zrobić, a może, może z tej strony, więc dobrze jest znaleźć coś takiego, co nas zapali, bo to się przelewa, widzisz, ty na tą kartkę, którą napisałeś, te pytania, wątki, o które chcesz zapytać, przelałeś myśli, czas, energię i to, po, przepraszam, I to się po prostu będzie y, tutaj kręcić. I to będzie twój najlepszy film. Nie, oczywiście nie. Pewnie, pewnie tak będzie. Nie. Jaki gość, taki film. Jak to wczoraj usłyszałam. Dziękuję panu za miłą obsługę, a pan mówi, wie pani, no jest takie powiedzenie. Jaki gość, taki kelner? Coś tu jest, coś nie jest. A potrafisz w ogóle wyluzować, tak na przykład, nie wiem, w restauracji, jak jesteś? Tak! tak, czy tak, o, o, trochę. Myślisz, że nigdy nie oblizałam dzbanuszka po miodzie? <laughs> nie, no. Chodzi wiesz... mi bardziej o taką obserwację, nie? Też czy, czy dookoła. Ja tak średnio akurat, jestem bardzo czujny i tak ten, tą część biznesową, jak widzę, że jest coś do poprawy, to tak od razu coś tam mi się kręci, zaczynam co? kombinować, może nawet czasem zagadam. E, ja to tak? widzę. Natomiast nigdy nie zwracam na to uwagi. Natomiast jak widzę, to. Albo wracasz często, TikTok, nie, nie? często przysiadam i sobie myślę, bo wiesz, chodzi o to, że my te, tę etykietę, to zawsze mówię, że ona może być dla nas dużym wsparciem. I jest pod warunkiem, jeśli my to czujemy. Jeśli to nie jest w ogóle moje, to zawsze mówię. Nie wchodź w to. Mhm. Stosuj zasadę Natalii Kukulskiej. Bardziej to czuję niż wiem. Bo pamiętasz scenę z Titanica, jak Leonardo DiCaprio był zaproszony na tą uroczystą kolację. I on usiadł tam, kupę sztućców różnych, on nie wiedział po prostu jak się odnaleźć. I on urzekł tych wszystkich gości tym, że rzucił tą y, pudełko od tych zapałek. I był sobą po prostu. Więc y, jak patrzę na kogoś... Ja... Nieraz, Karol Bączkowski mnie tak nieraz przedrzeźnia przy stole gdzieś jesteśmy, i on wie, Ewka, zobacz, i oblizuje tam palce. To mnie to cieszy na zasadzie takiej, mhm. że Boże, wcale nie trzeba być takim akuratnym przy tym stole, żeby się po prostu dobrze bawić, bo często tak jest, że ci, co właśnie siedzą i yy, wiesz, odpowiednio nogi, odpowiednio sztuć łokcie przy sobie i tak dalej, no też nie mają tej radości, więc mówię, jeśli to lubisz. To w porządku, ale ludzie to wyczują po prostu, że to jest sztuczne. Tak. <tuszy> tak. Fajnie się rozmawia. I już musimy kończyć. <laughs> Pierwszy odcinek, ale zaprosimy do kolejnego <śmiech> <śmiech> już za tydzień. Dziękuję ci bardzo. <laughs> Dziękuję. Dziękuję. A państwa zapraszamy za tydzień. <laughs>